Odezwał się. Ale to miała 11 lat, ta plomba. Na akademii mi to robili. Chłopak. Na dyplom. I to powiedział, że wie pan, nie ręczę za tę plombę. Bo był strasznie zniszczony. Ale czyścił mi prawie przez tydzień. I leczył. Niebywałe. Ale delikatnie. Jak muśnięcia mgiełki. I ten chłopak. Taki wisusowaty, żebyś go w życiu nie podejrzewała o łagodność. Przystojny. Przystrzyżony. Przymrużony. Oko. Taki wyraz ogólny. Ale dokładny. Ja też bym chyba był taki dokładny. Ty jesteś bardzo dokładny. To mnie wykańcza właśnie. Zazdroszczę ci tego. Ty byś w takich stanach kandydował na prezydenta. Ale też byś nie chciał tego. Ale to mnie zabija. Niczego nie umiem odpuścić. A trzeba umieć. Cieszę się tylko, że na odpuszczanie to mamy czas. A dla nas jest pora fachowości, perfekcji. To Amerykanie mogą pozwolić sobie na łamanie prawideł. My ich jeszcze nie umiemy stosować. Dobranoc. Co? Nic. Przestań naprawdę. Nie pokrywaj oburzeniem, że zasypiasz. Cały czas patrzę na ciebie. Ale w środku kiwasz się sennie. Mogę powtórzyć w słowo. Amerykanie łamią prawidła. Nie, Amerykanie łamią. Amerykanie mogą pozwolić sobie na łamanie, ewentualnie. Nie znaczy, że łamię. W każdej rozmowie z tobą człowiek wychodzi na durnia. Wszyscy mnie słuchają, tylko nie ty. Dzień udany przy tobie to dzień w milczeniu. Ale ja ciebie słucham. Już! Koniec! Nie usłyszysz mnie więcej.